muzeum trwa od 11 sierpnia 2011 roku. Zgromadziliśmy w tej chwili ponad 11 tysięcy eksponatów, w tym ponad 800 relikwii Jana Pawła II, I, II i III stopnia. Z takich najpiękniejszych momentów, które w tym muzeum się odbywały, to oprócz oczywiście tego bardzo takiego bardzo żywiołowego i niesamowicie wzruszającego otwarcia z udziałem księdza kardynała Dziwisza, jego pierwszego sekretarza, i pana Arturo Mari, fotografa Jana Pawła II. Potem ten cykl spotkań rozpoczął arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, który jest arcybiskupem Lwowa, a jak wiecie, przybył ostatnie 9 lat u Jana Pawła II, drugim sekretarzem, i brat Marian Markiewicz, który był sekretarzem do 1982 roku od wyboru. I ci wszyscy ludzie tutaj mówią, co ważnego z nauki o Janie Pawle II przenoszą w XXI wiek. Magnes to ten Jan Paweł II, który łączył nasze losy i za życia, a teraz po śmierci łączy nas jeszcze bardziej. Bo muzeum jest 22-krotnie większe od zbiorów Muzeum Watykańskiego, ale tam było 266 papieży, ale dla nas, Polaków, jedyny, najważniejszy Jan Paweł II. Miałem okazję spotkać się z Janem Pawłem II w swoim życiu 2 razy i tego dotyku jego ręki i spojrzenia w oczu się nigdy nie zapomina. Ja z tym spojrzeniem dzielę się z Wami dalej. I niech ono promieniuje w waszych sercach i w waszych rodzinach. Przekonałem moich francuskich partnerów, że może warto zainwestować, bo przecież o Janie Pawle II nie zapomną i przyszłe pokolenia również. Mieliśmy okazję kupić taki zbiór, największy na świecie wtedy, około 3,5 tysiąca eksponatów od pana Wojtka Grabowskiego z Londynu. No i przez ostatnie 7 lat żeśmy go powiększyli 3,5-krotnie. No to jest naprawdę fenomen. My mamy do tej pory zrobiony katalog i to myślę, że jest jedyną największą naszą zasługą, co żeśmy mogli zrobić, że zgromadziliśmy ten jeden zbiór w jednym miejscu i wszystkie są te medale i monety zdigitalizowane. Mamy zdjęcia awersu, rewersu, tego co jest na boku, opisy, a również tego wszystkiego, co się na stronie przedniej i tylnej znajduje, rocznik, z czego jest zrobiony materiał, waga, średnica oraz jeżeli mamy możliwość, to sprawdzamy, kto był twórcą, czy był medalierem, który wykonał ten egzemplarz. Muzeum jest moim wotum wdzięczności za dar zdrowia, bo jestem gościem, który 14 lat temu przechodził udar mózgu, byłem prawostronnie sparaliżowany. Miałem w swoim życiu 6 różnych przypadków, w których nie powinienem żyć, a ciągle jestem, ciągle mogę stanąć przed kamerą i tutaj jakieś takie różne historie do Was mówić. To jest tylko i wyłącznie chwila, a tego Jana Pawła II i jego naukami trzeba żyć po prostu codziennie, bo przecież celem człowieka jest to, żebyśmy byli zbawieni. I róbmy tak, jakby ten dzień miał być już jutro. Żyjmy zawsze w zgodzie z Panem Bogiem. Ta obecność Jana Pawła II tu jest znacząca i taka, którą można poczuć. Więc jak chcecie pogadać o Janie Pawle II, to zapraszam do Częstochowy na Jagiellońską. Tutaj porozmawiamy o tych intymnych rzeczach związanych z jego pontyfikatem, z jego osobą, z kim dla mnie był, kim był dla tych ludzi, którzy tu mieszkają. Razem z Tobą nowy zacznę dziś.